Trasa będzie dłuższa, a sam rajd zyska międzynarodową rangę. W tegorocznej edycji Rajdu Śląska wezmą też udział zawodnicy walczący o punkty w Mistrzostwach Polski, a na odcinkach specjalnych zmierzą się także kierowcy i piloci rywalizujący o tytuły w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska, rajdowych Mistrzostwach Południa, a także załogi w samochodach historycznych sprzed lat. Tak jak w poprzednich latach, wszystko rozpocznie się na Stadionie Śląskim, gdzie dziś poznaliśmy szczegóły imprezy. Karolina Komada. To niewielki przedsmak tego, co za kilka dni będzie się działo na drogach województwa śląskiego. Dobre inicjatywy muszą się rozwijać. To się oczywiście nie odbędzie bez środków finansowych, dlatego tutaj po paru rozmowach i też doświadczeniu państwa, organizacji, jakości wpisaliśmy te zadanie do wieloletniej prognozy finansowej województwa, jak takie samo zadanie, dla którego przykładam wielką uwagę, jak choćby Diamentowa Liga tutaj na Stadionie Śląskim, bo uważamy, że to motoryzacyjnie to stolica Polski, Śląsk bez dwóch zdań. A tym zadaniem jest Rajd Śląska, impreza, która zyskała międzynarodową rangę. Po raz kolejny uroczyste rozpoczęcie zawodów zaplanowano w samym sercu Katowic na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej. W jednym miejscu ustawiając się będzie można dwa razy zobaczyć załogę przejeżdżającą, co na pewno zwiększy atrakcyjność takiego kibicowania. No i oczywiście start, który mam nadzieję wspólnie z marszałkiem będziemy obsługiwali, czyli te pierwsze załogi będziemy puszczali wspólnie, aby z rampy zjechali. A gdy już zjadą załogi rajdowe, mogą liczyć na urozmaiconą trasę i wyjątkowe odcinki specjalne. Gmina Jasienica w sobotę to jest pierwszy odcinek, który jakby zaczyna już takie prawdziwe ściganie, 15 km bardzo ciekawego, trudnego OS-u. Dalej jedziemy, mamy OS w Haszlachu, też nowy OS, też ciekawa konfiguracja. I później jedziemy na OS, który już kilkukrotnie był w naszym rajdzie, czyli to jest właśnie OS w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast w niedzielę rajd przejedzie przez nowy odcinek w Ochabach, a następnie znany, lecz wydłużony i zapętlony OS Kiczyce. I pomimo, że dla niektórych kierowców to wręcz domowy rajd, to jak mówią, ta 150-kilometrowa trasa będzie wyzwaniem. Zawsze wszyscy wiedzą, że jestem stąd, że powinienem odcinki znać i nie mogę się pomylić, a tak naprawdę sport to jest, czy motorsport to jest coś takiego, że nie da się przewidzieć do końca, bo jest tyle czynników zmiennych związanych z załogą, z samochodem, z przygotowaniem, ze zmianą trasy, że na przykład załoga przed nami wyciągnie jakieś, nie wiem, błoto, kurz na drogę, czy cokolwiek się zmieni. A że my generalnie już jak się ścigamy o te najwyższe lokaty w Mistrzostwach Polski, to naprawdę jeździmy na ułamki sekund. Rajd potrwa od piątku 8 września do niedzieli. Weźmie w nim udział 99 załóg, w tym 3 z zagranicy. Start, meta i wręczenie pucharów jak zwykle na Stadionie Śląskim.